Witam wszystkich. Znowu jesteśmy w Minecrafcie. Będziemy ciąć drzewa jak ceba. No właśnie. To takie moje małe przywitanie. Pewnie teraz stwierdziliście, że paroduję, wczuwam się w rolę hardkorowego kochca, czyli Roberta Burnejki. Nie wczuwam się w hardkorowego Spidermana, którym będę w tej serii. Oczywiście nie będę w tej serii udawał jak gada hardkorowy koksu, ponieważ byłoby dla mnie to dość trudne. No, ale coś wymyślimy. Dlaczego ta nazwa się nazywa... Ta nazwa nazywa się... Dlaczego to się nazywa hardkorowy, a hardkorowy Spider-Man wam wyjaśnię. Ale przejdźmy do teksturpaka, ponieważ chciałbym wam pokazać, na jakim teksturpaku będę najczęściej albo w ogóle grał w tej serii. Żeby nie było pytań, tak jak wcześniej, chociaż pewnie będą, jaki to teksturpak, no cóż. No to teksturpak, już widzicie, Fightful. Jest to, jak można wyczytać, wersja na BT 1.8.1. Tak. No. Chociaż jest chyba już na 1.0, nieważne. Teraz odpalamy singla i tworzymy nowy world. O nazwie... No. I teraz hardcore. No, czy już wiecie dlaczego hardcore Spider-Man, to mam skina Spider-Mana, więc hardcore Spider-Man. Cóż za zbudowana nazwa. No. Dobra, tu mamy opis o co chodzi. Co znajdziemy w tym trybie. No i możemy sobie zmienić seed. Możemy. Zmienimy. No i create new world. Seed został gdzieś znaleziony w internecie, nie grałem tak naprawdę w ogóle na nim, więc nie wiem czego się spodziewać, tylko widziałem, że tam są jakieś góry i to właśnie mnie zainteresowało, przekonało do tego seeda. Dobra, jedziemy. No. O, dobra. Dobra. Poczekajcie, że zmienię sobie tryb na peaceful, żeby nie zginął. A myśleliście, że da się zmienić poziom trudności? Nie, bo jestem hardkorowy Spider-Man. Też bardzo fajne są te teksturki. Tak jak w oryginalnym Minecrafcie, tylko takie bardziej... lepsza jakość, może tak. No. Gram na 1.0. Tak. I na 1.0 co my tu mamy nowego, bo tak naprawdę nie zajmuję się przez ostatni czas zmianami, jakoś mnie to nie realizuje już tak jak kiedyś, nie mam z tego takiej przyjemności. I żeby znaleźć jakąś zmianę, nowość, to muszę się przypatrzyć, bo kiedyś to czytałem, śledziłem, a teraz tylko po prostu tak poprzez grę widzę co wprowadzili nowego i w ogóle i w ogóle. Oczywiście nie jestem w stanie w taki sposób ogarnąć wszystkiego, co dodali, zmienili, usunęli. No ale widzę te takie podstawowe dodatki i w ogóle. Więc pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to nowe achievementy. Zaraz wam pokażę. Takie zdobyć diamenta. No i wiele, wiele innych jeszcze nowszych. Chociaż mogliby zrobić, że na jeden save, że na każdy save jest inny achievement, a nie, że odblokowujemy achievementy i już mamy spokój. Mam nadzieję, że mnie rozumiecie, o co mi chodzi. O, węgiel. Poszczęściło nam się. Zszedłem tutaj tylko po to, aby nazbierać kamienia. O, że się trafił węgiel, to sobie zbierzemy też węgla trochę. Bo węgla na początek jest najbardziej taki potrzebny, moim zdaniem. No. Szybciej. Wiem też, że dużo osób robi tego typu serie na YouTube, no ale pomyślałem, że ta seria nie będzie taka nudna i będzie fajnie. No ale poza tym... Czemu ktoś ma nie robić czegoś w Minecrafcie identycznego, skoro jest to fajne? Ale oczywiście chodzi mi tego samego typu serie, skoro te serie są fajne. Oczywiście nie chodzi mi tutaj o budowle, o kopiowanie tych budowli i w ogóle.
Dobra. Nie wiem, czy już wspomniałem, ale mogę mieć troszkę taki inny głos i nie jest to spowodowane nowym mikrofonem czy czymś w tym rodzaju. Jest to spowodowane po prostu moją aktualną chorobą. Mam nadzieję, że wyzdrowieję szybko. Życzcie mi zdrowia w komentarzach. Tak. Dobra. Ostatni węgiel. I idziemy na podbój. W tym odcinku tylko i wyłącznie poświęcimy się poszukiwaniom miejscowy na po prostu zbudowanie jakiegoś pierwszego domku czy coś w tym rodzaju. Dobra, zróbmy sobie kilka narzędzi najpotrzebniejszych. Zaczynamy. Dobra. Pyk, pyk. I jeszcze mieczyk. Tak, mieczyk jest tu najważniejszy, ponieważ musimy się strasznie bronić, gdyż większe obrażenia będą nam zadawać wrogowie. Więc zróbmy sobie na dwa miecze, bo nas stać. A jak? Bierzemy workbencha i szukamy miejscówy. No. Dobra. Przydałby nam się jeszcze tak jakaś świnka z początku. O, i wełna. Tylko jak teraz tam wejść? To jest takie najbardziej nurtujące mnie pytanie. Naprawdę fajny jest ten seed, powiem szczerze. O, świnka. Ponieważ tam mamy taki teren choinkowy. Nie wiem, czemu to mi się z choinkami kojarzy, ze świętami. Oto. No nie powiem. Naprawdę super seed. Ale jak zabiję świnkę, będzie jeszcze lepszy. Też jak możecie zauważyć, to te serduszka na trybie hardcore są troszkę inne, ponieważ mam takie jakby oczy tutaj. Więc jest bardziej hardkorowo. Z takimi serduszkami. Ej. Zabiłem dwóch. Dwie świnki i mam tylko jedno mięsko. Ja chcę jest steaki, a nie tutaj będę. Dawać. Dawać mi steaka. Dobra. Zabiję tylko tych i lecimy. Lecimy. Lecimy, lecimy. Okej, okay, ostatni. Chodź tu. Dobra. Sześć. Myślę, że to nam wystarczy, chociaż niestety nie jest to przepalone. No ale cóż. Tej śwince damy pożyć i mamy trzcinę cukrową, tak, już ją widziałem wcześniej, dlatego ją zbiorę. Postaram się też tak troszkę ograniczyć ruchy, ponieważ wiele osób zwracało mi uwagę w komentarzach, czy nie mam przypadkiem ADHD i od razu mówię, że nie mam ADHD. Po prostu nie wiem dlaczego, ale w grach muszę chodzić, łazić. Nie mogę tak stać w miejscu. Naprawdę nie wiem, czym jest to spowodowane. Musicie mi wybaczyć. Dobra, idziemy pod górkę. Piasek, piasek. Wejdź. Ciężko wejść, będzie ciężej zejść. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra, dobra. No i powiedzcie mi, czy to nie jest super, 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 super teren. Naprawdę. Tutaj mamy taki las, tu mamy piasek, tu mamy inny las, a tu mamy górkę, czyli górki ja najbardziej lubię. Nie wiem dlaczego. Najbardziej się nimi jaram. I lubię też w Minecraft takie tereny zalesione, ale jak jest górka, to jest już. Świetne. Tylko nie spadaj. No. Nazbieram sobie bawełny, wełny, bawełny na łóżeczko. Też ostatnim czasu spotkałem na jednym sejwie obok siebie cztery różowe owce jakimś fartem. Chociaż możliwe, że noc po prostu
zrobił tak, że częściej się spotyka te owce, bo kiedyś to było naprawdę ciężko spotkać różową owcę. Też brązową tam widziałem. Czyli wiadomo. Ja chcę na tą górkę, ale. Aha, to taki masz stek macie. No dobra. A idź, może zjem, bo już mam dwa te. Mam już dwa głodki. Nie wiem naprawdę, jak to nazywać. No ten wskaźnik głodu mam już prawie końcówkę. Już wam mówię, co ja robię teraz, bo pewnie teraz się zastanawiacie. Robię piecyk, żeby sobie upiec to mięso, żeby bardziej się po prostu najeść, aniżeli takim, bo po prostu sześć tych auć, sześć tych mięsek wystarczy nam na. Dobra. Sześć tych mięsek wystarczy nam tylko na całe uzupełnienie głodu, a tak to jakbyśmy upiekli, to by było o wiele lepiej. Tak akurat myślę. Wybaczcie, że jak zacząłem walczyć z creeperem, to się tak przymknąłem, ale po prostu to jest. Trzeba się skupić na celu i go zabić, i dopiero wtedy z wami rozmawiać dalej. Dobra, mam nadzieję, że zdążę z tym, bo już głód mnie łapie. Oczywiście to później weźmiemy. Tutaj jesteś. Tutaj, o. Creepera przy okazji, jak widzieliście, zabiłem. Wezmę ten węgiel. Dobra. Bardzo fajny ten jest teren, jak już mówiłem. Zachwycam się, nie? Strasznie. W tych górach coś można zrobić. Super, super. Myślę, że tu się zakopię na dzisiejszą noc. Dzisiejszą. Tą noc. Minecraftową. Ponieważ mam wełnę, jakimś cudem uzbierałem ją. I mogę iść spać szybko. Tylko jeszcze mięso. O. I spójrzcie, proszę. Ej, nie chcę tego. No. Jak widzicie, głód został uzupełniony. A tak to byśmy z to surowe mięso musieli jeść więcej tych sztuk, a tak to jemy mniej i dostajemy więcej. No. Ja tu wykopuję już i zaraz się kładziemy spać. Tylko by się pochodnie przydały. Ej, sobie myślę, co się stało. Co tak zgasło nagle? Dobra. 2, 3, 8, tak, 8. 8 pochodni nam wystarczy. Tutaj sobie ją stawmy. Dalej ją później weźmiemy, tacy jesteśmy skąpi. Łóżeczko. No. I możemy spać. Tylko jeszcze bym tutaj się zamurował. Ze względu na bezpieczeństwo moje, bo często mam tak, że chodzę spać, budzę i budzi mnie nagle szkielet, co jest dość ciężkim przeżyciem. Szczególnie na takim trybie. Ale nie lubię drewnianych narzędzi i aktualnie muszę go używać, żeby go wykorzystać, albo go po prostu gdzieś wyrzucę, tak myślę. Dobra. Nowy dzień. Dobrze, że się nie zabiliśmy. O, tu myślę, że tutaj znajdziemy miejsce i w następnym odcinku będziemy już się budować, czy coś robić. No, no. Wejdźmy tutaj.
Tylko trzeba opracować jakieś fajne zejście z tych gór, bo inaczej będzie to dość czasochłonne. No ale to już się pomyśli w dalszym etapie. O! Będzie super, bo będę mógł sobie na dole coś wybudować, na górze i będzie luksusowo. Wbijmy się jeszcze tutaj na górę, zobaczymy czy aby na pewno mi to odpowiada. No. Jest luksusowo, szczerze mówiąc, więc myślę, że tutaj się wybudujemy. Ja sobie sam tutaj opracuję, która górka będzie najlepsza, ponieważ nie chcę was tak zadręczać. Zabierzcie te owce. No. I to było na tyle. Mam nadzieję, że mogę uchodzić za hardkorowego Spidermana. Tak. Ho, ho, ho. No. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie.